Cześć i czołem, karpiarzy, karpiarki. Witam Was serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z trzema nowymi smakami z serii Champion Lion firmy Genesis Carp. Tutaj mamy właśnie te trzy smaki. Pierwszym z nich jest Hot Devil. Jak sama nazwa wskazuje, musi być ostro i pikantnie. Kulki są zrobione z mączki z kryla z dodatkiem przypraw, ostrych przypraw oraz dodatkiem robiny redu. W skład kulki wchodzi bardzo dużo naturalnych ekstraktów oraz bogatych składników, które są lekkostrawne, dzięki czemu są naładowane bardzo dużą ilością minerałów oraz witamin, co jest potrzebne naszym karpiom w odżywianiu i które będą bardzo chętnie wracały po ten pokarm i bardzo chętnie będą go pobierały. Smak oraz zapach jest bardzo wyrazisty. Wydaje mi się, że będzie również też skuteczny i mam nadzieję, że Wam się on spodoba. Ja już za chwileczkę będę testował tutaj wszystkie te nasze smaki. A teraz nasz drugi smak, jest to Choco Milk. Jest to kulka stworzona na bazie zbilansowanej mieszanki składników oraz wzmacniaczy, który pozwoli nam uzyskać tak intensywny, wyrazisty, słodki smak i zapach. Kulka jest również bogata w inne składniki, m.in. takie jak ekstrakt z drożdży, który pozwala nam na to, że kulka jest lekkostrawna, ma bardzo dużą ilość minerałów, aminokwasów oraz witamin, a tak jak wiecie, jest to bardzo potrzebne w odżywianiu się karpi. Również jest tutaj bardzo duża ilość zmielonych nasion konopi, a jak wiecie, karpie lubią konopię i bardzo chętnie po nią wracają. Dlatego też myślę, że jest to dużym plusem tej kulki, bo wtedy będą wracały po tą kulkę, bo jest to lekka kulka, lekkostrawna, smaczna i o fajnym zapachu. Dlatego też myślę, że z większości z Was ona przypadnie do gustu. Tym bardziej, że to jest taka fajna, mleczna mieszanka kukurydzy, czekolady, kokosa oraz śmietanki. I trzecim, a zarazem ostatnim naszym nowym smakiem jest Deliver. Jest to wątroba. Jest to również kulka zrobiona z najwyższej jakości składników i mieszanek. Znajdziemy tutaj m.in. hydrolizat wątroby, sproszkowaną wątrobę drobiową, chili oraz pieprz czarny. Czyli jak widzicie, będziemy tutaj mieli zarówno mączki rybne, jak i pikantne oraz ekskluzywny proszek białka wieprzowego, co pozwoli nam na uzyskanie bardzo dużej wartości odżywczej białka. Nie tylko białka, bo i również tłuszczy. Dlatego dla mnie ta kulka będzie bardzo fajną kulką na jesień, gdy karpie będą potrzebowały bardzo dużej ilości wartości odżywczych, takie jak białka, tłuszcze, aminokwasy, witaminy czy minerały, aby przezimować zimę, to właśnie ta kulka to wszystko sobie posiada, ma i myślę, że na zimną wodę będzie bardzo skuteczna i ryby bardzo chętnie będą ją pobierały. Jak dla mnie te trzy smaki są naprawdę bardzo ciekawe, bardzo fajne, wyraziste, intensywne. Każda kulka ma coś w sobie. Ja za tydzień już będę jechał testować te kulki na łowisko Nekielka, także trzymajcie mocno kciuki. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę Wam, abyście łowili jeszcze większe ryby w tym sezonie, żebyście bili swoje rekordy. Zapraszam Was do obserwacji mojego profilu Super Carp, profilu Genesis Carp oraz Carpoholic Centrum Wędkarskie. Tam będą pojawiały się na bieżąco informacje na temat tych kulek, kiedy będą w sprzedaży. Ja mogę Wam jeszcze tylko powiedzieć, że z kulek tonących będą to rozmiary 15-20 mm, kulki pop-up to będą 12-15 oraz do tych zestawów będą jeszcze dipy o jeszcze mocniejszym i wyrazistym zapachu, abyście mogli dopalać jeszcze bardziej te kulki, czy też inne swoje przynęty, zanęty, ziarna i tym podobne rzeczy. Także trzymajcie się, do zobaczenia nad wodą, piąteczka.